Jura Z6 ma wszystko. To stwierdzenie nie jest wcale przesadzone. Niewiele ekspresów Jury i niewiele ekspresów konkurencji może pochwalić się takimi funkcjonalnościami, jakie ma ekspres Jura Z6. Bardzo dużo opowiedziałem Państwu już o tym ekspresie w filmiku Jura Z6 Unboxing – Wstępna konfiguracja. Jeszcze więcej chcę opowiedzieć i pokazać teraz. Przebrniemy przez wszystkie funkcjonalności ekspresu Jura Z6, za wyjątkiem tych, o których powstały już inne filmiki. Na wstępie zadamy sobie pytanie, dla kogo tak naprawdę ekspres Jura Z6 jest ekspresem funkcjonalnym? Opowiem Państwu o tym, jakie kawy możemy przygotować z ekspresu Jura Z6, w jaki sposób możemy je modyfikować i jak te parametry zapisywać. Opowiem Państwu też o tym, jak zbudowane jest menu tego ekspresu i każdą jedną zakładkę postaram się omówić bardziej lub mniej dokładnie. Gotowi? Zaczynamy! Funkcjonalność ekspresu i to, czy końcem końców go kupimy, determinuje kilka rzeczy. Po pierwsze, jest to funkcjonalność sama w sobie, czyli czy na przykład ekspres Jura Z6 przygotuje doskonałe dopio, jeżeli jesteśmy tej kawy ogromnymi fanami. Po drugie, wydajność. Jura Z6 nie sprawdzi się na piętrze korporacji, gdzie pracuje 100 pracowników, którzy dziennie wypijają 300 kaw, ponieważ ma za małe zbiorniki na wodę czy na ziarno. Ekspres Jura Z6 doskonale sprawdzi się w użytkowaniu domowym, w małej firmie, biurze, w restauracji czy w recepcji małego hotelu. I po trzecie, cena. Możecie powiedzieć, że za takie pieniądze ja sobie zrobię kurs baristy, kupię ekspres kolbowy i młynek i będę sam parzył świetną kawę. I faktycznie może tak być. Tylko pamiętajcie o tym, że jeżeli zostaniecie baristą we własnym domu, to będziecie baristą dla żony, dzieci, gości. Co więcej, kunszt baristy to jest też jego doświadczenie. Na początku będziecie niedoświadczonym baristą. Jura Z6 w tym miejscu jest funkcjonalna, dlatego że jest automatyczna. Czyli literalnie każda jedna kawa zrobiona z tego ekspresu będzie smakować tak samo. Każdy może przygotować z tego ekspresu dobrą kawę. Powiedziałbym nawet, że bardzo dobrą. Ekspres Jura Z6 może przygotować 17 różnych produktów. Te, które aktualnie mam na ekranie głównym, czyli espresso, jak również podwójne espresso, jeżeli klikniemy ten przycisk dwa razy w odstępie krótszym niż 2 sekundy. Kawa, bądź też dwie kawy. Kawa baristy, bądź też dwie kawy baristy. I tutaj chciałbym się na chwileczkę zatrzymać, ponieważ kawa baristy jest jedną z tych wyjątkowych kaw, do których przygotowania ekspres używa jako bazy espresso i dolewa bypassem gorącą wodę, czyli przygotowuje to tak, jak prawdziwy barista. Po lewej stronie na dole gorąca woda. Ekspres Jura Z6 może przygotować 3 różne gorące wody. Wodę na herbatę zieloną, wodę na herbatę czarną oraz gorącą wodę. Teraz prawa strona od góry. Macchiato. Ekspres Jura Z6 nie przygotuje podwójnych kaw mlecznych, tylko i wyłącznie pojedyncze, ponieważ posiada tylko jedną wylewkę mleka. Następnie kawa biała, cappuccino i latte macchiato. Latte macchiato ekspres przygotuje, podając część mleka spienionego i niespienionego. Przypomnę o tym, że wewnątrz tej wylewki znajduje się spieniacz, który jest sterowany przez serwo i ekspres sam zmienia jego położenie, tak, że może podawać albo mleko spienione, albo niespienione, automatycznie. To wszystkie kawy, które znajdują się na menu głównym zaraz po uruchomieniu nowego ekspresu. Te pozycje można zmieniać. Jak? O tym w dalszej części filmu. Został nam jeszcze interfejs obrotowy, który znajduje się pod przyciskiem Rotary Switch. I tutaj mamy Ristretto, bądź też dwa ristretto, jeżeli klikniemy przycisk Rotary Switch dwa razy w odstępie krótszym niż 2 sekundy. Następnie Espresso Doppio. Espresso Doppio
To jest ta kawa, do której przygotowania Express Jura Z6 namieli ziarno dwa razy, więc będzie ona niesamowicie cielista. Następnie Lungo Barista, kawa latte, mleko, spienione mleko, woda na zieloną herbatę, woda na czarną herbatę, dzbanek kawy. Jeżeli chodzi o dzbanek kawy, jest to dzbanek kawy czarnej. Ja osobiście używam tego przycisku do przygotowania kawy do termosu, kiedy idę do pracy. Jest to kawa czarna, można regulować jej moc, ilość wody przepływającej przez kawę, ilość wody przepływającej bypassem oraz ilość powtórzeń, namieleń. Te wszystkie kawy przygotuję dla Was i opowiem o nich krótko w filmie Jakie kawy możesz przygotować w ekspresie Jura Z6? Zapraszam do obejrzenia. Ekspres Jura Z6 posiada funkcjonalność przygotowania każdej kawy z kawy wcześniej zmielonej, więc muszę Państwu pokazać, jak to zrobić, jednak podkreślę, że kawę o pełnym aromacie i pełnym smaku najłatwiej uzyskać jest ze świeżo palonych ziaren. Aby zaparzyć dowolną kawę z kawy już zmielonej, wystarczy unieść wieczko wsypu kawy mielonej, zainstalować lejek do kawy i wsypać tam maksymalnie 2 miarki zmielonej kawy jednorazowo. Gdy zamkniemy wieczko, ekspres poprosi nas o wybranie kawy, którą ma przygotować. Reszta procesu zaparzania przebiega już standardowo. Zaglądnijmy teraz do menu ekspresu. Aby to uczynić, wystarczy kliknąć Rotary Switch od góry. Wyświetli nam się zakładka Status konserwacyjny, w której znajdziemy wszystkie programy pielęgnacyjne. Gdy pokręcimy Rotary Switch, wyświetlą nam się po kolei 2 pozostałe zakładki na tym poziomie menu, czyli Ustawienia produktów oraz Ustawienia urządzenia, w której znajdziemy wszystkie inne ustawienia ekspresu. Wejdźmy głębiej. Pokręcam tak, aby na wyświetlaczu był status konserwacyjny i klikam. Na niebiesko wyświetlają mi się wszystkie programy pielęgnacyjne razem z paskiem postępu określającym, kiedy możemy spodziewać się następnego czyszczenia czy wymiany filtra. Na czerwono wyświetlają się te programy, które powinniśmy wykonać już teraz. Jeżeli ekspres prosi nas o wykonanie jakiejś czynności pielęgnacyjnej czerwonym napisem na ekranie głównym, to jest właśnie to miejsce w menu, gdzie dany program pielęgnacyjny możemy uruchomić. Dostępne są następujące programy pielęgnacyjne automatyczne. Czyszczenie, odkamienianie, wymiana filtra, płukanie, system mleka czyszczenie oraz informacje dotyczące konserwacji. Program płukanie to jest dokładnie ten sam program, który automatycznie uruchamia się zaraz po włączeniu ekspresu i tuż przed jego wyłączeniem. Chodzi tutaj o usunięcie z obiegu resztek kawy lub też o wygrzanie przewodów, którymi będzie przepływać kawa tuż przed jej przygotowaniem, tylko po to, aby straty ciepła były jak najmniejsze. Zakładka Informacje konserwacyjne przypomina nam o zasadach codziennej pielęgnacji ekspresu, czyli po przygotowaniu ostatniej kawy danego dnia opróżnij pojemnik na fusy i tackę ociekową oraz wymyj obydwa elementy. Codziennie wymieniaj wodę. Uczulam na to w filmiku Jura Z6 wymiana filtra. Jeżeli chcesz wiedzieć dlaczego, obejrzyj ten filmik. Jeśli wykonywałeś kawy mleczne, wyczyść spieniacz. Jak? O tym opowiadam w filmie Jura Z6 czyszczenie systemu mleka. Pamiętaj, aby regularnie wymieniać silikonowy przewód mleka. Do kupienia na www.broda.pl. Zapraszam.
Nie będę omawiał pozostałych czynności pielęgnacyjnych, ponieważ na ich temat powstały oddzielne filmiki, które są dostępne na tym kanale. Zapraszam do ich obejrzenia. Cofnijmy się na pierwszy poziom menu i wybierzmy zakładkę ustawienia produktów. Tu znajdziemy dwie zakładki: tryb programowania i klasyczne produkty. W zakładce klasyczne produkty możemy ustawić wybrane przez nas produkty na ekranie głównym oraz na okrągłym interfejsie. Jak to zrobić? Wchodzimy w ulubione produkty, wybieramy produkt, wybieramy miejsce na ekranie głównym i zatwierdzamy. Możemy też od razu zmienić jego nazwę, jeżeli chcemy, lub też ustawienia, ale możemy też po prostu wrócić do menu. Podobnie ma się sprawa z okrągłym interfejsem. Jedyna różnica to taka, że nie wybieramy na nim dokładnej pozycji. W drugiej zakładce ustawień produktów, czyli w trybie programowania, możemy zmienić ustawienia dowolnej kawy z ekranu głównego bądź też interfejsu obrotowego. Wystarczy wybrać produkt, a wyświetli nam się kilka zakładek. Tryb programowania, temperatura, temperatura kawy, temperatura wody, temperatura pianki, temperatura mleka, w zależności od tego, którą kawę programujemy. Usuń, w domyśle z menu głównego lub z interfejsu obrotowego, oraz nazwa produktu, na wypadek, gdybyśmy znów chcieli ją zmienić. Jeżeli już o tym mowa, jak to zrobić? Popatrzcie. W podzakładce trybu programowania, która nosi nazwę tryb programowania, możemy ustawić resztę parametrów, czyli na przykład moc kawy, ilość pianki, ilość mleka niespienionego, ilość kawy, czy też na przykład ilość wody w obejściu dla kaw baristy. Popatrzcie, jakie to proste. Jest jeszcze jedna opcja na to, aby zapisać nowe parametry kawy. Każdorazowo w trakcie przygotowania produktu możemy zmieniać ten element, który aktualnie jest dozowany, czyli w trakcie mielenia ziarna ilość ziarna na kawę, a w trakcie dozowania mleka ilość mleka. Popatrzcie. Teraz mogę zmienić ilość niespienionego mleka. Teraz ilość mleka spienionego. W każdej chwili przygotowania danego elementu kawy mogę to przerwać. Jeżeli nie chcę, aby kawa miała świetny efekt wizualny, pauzę również mogę przerwać. Teraz mogę zmienić ilość dozowanej wody. Po wszystkim prawy dolny przycisk przyjmuje funkcję zapisz. Jeżeli odpowiednio szybko go klikniemy, to nowa kompozycja kawowa zostanie zapisana. Jeżeli zignorujemy, w pamięci ekspresu pozostaną stare ustawienia. Nadszedł czas na trzecią i ostatnią zakładkę menu głównego, czyli ustawienia urządzenia. Tutaj możecie zmienić język na jeden z poniższych. Ustawić czas wyłączenia po ostatniej zrobionej kawie.
Zresetować ekspres do ustawień fabrycznych. Zmienić jednostki z metrycznych na imperialne. Ustawić jasność wyświetlacza. Zaprogramować właściwą twardość wody. Sprawdzić, ile już wypiliście kaw z waszego ekspresu Jura Z6. Sprawdzić, jak bardzo o niego dbacie i ile razy przeprowadziliście już konserwację ekspresu. Sprawdzić wersję ekspresu. Zmienić ustawienia podświetlania zbiornika wody ze stałych na czasowe i na odwrót. Uruchomić tryb inteligentny. Po uruchomieniu trybu inteligentnego na menu głównym ekspresu po pewnym czasie pojawią się Twoje ulubione kawy, ale to dopiero w momencie, kiedy ekspres czegoś o Tobie się zdąży nauczyć. Podłączyć lub odłączyć akcesoria telefon z Jura Operating Experience lub Cool Control. Jura Operating Experience, co to w ogóle jest? To aplikacja mobilna na telefony z Androidem bądź też iOS, dzięki której będziecie korzystać z ekspresu jeszcze łatwiej i jeszcze przyjemniej. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie ma funkcjonalności, zapraszam do obejrzenia filmiku Aplikacja mobilna Jura Operating Experience. Czy wiecie, że ekspres Jura Z6 po przygotowaniu ostatniej kawy w momencie, kiedy moduł zaparzający się otwiera, zaciąga resztki kawy z wężyków przed nim i wypluwa je do tacki ociekowej, tylko po to, żeby nie zmieniły temperatury następnej kawy. Pamiętajcie o tym, aby przed przygotowaniem kawy dobrze wygrzać filiżankę. To bardzo istotne. Jeżeli wśród funkcjonalności ekspresu Jura Z6 czegoś Wam brakuje, bądź też uważacie, że Jura Z6 to trochę przerost formy nad treścią, zachęcam do szukania swojego ekspresu na www.broda.pl. Jak już kupicie swój ekspres, pamiętajcie o tym, żeby zadbać o zapas świeżo palonej ziarnistej kawy Broda Coffee. Teraz pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę i subskrybować nasz kanał. Na teraz to wszystko. Do następnego razu!